Witajcie we wtorkowym omówieniu newsów z Warhammer Community. Wita się z wami Zygmunt, a po drugiej stronie mikrofonu, jak zwykle, ze mną... Erho, cześć, witajcie. Witajcie. Dzisiaj zaczniemy sobie od Rumor Engine, czyli plotkowego silnika, silnika plotek z 20 lipca. Erho, jak myślisz, co to będzie? To będzie coś do Age of Sigmar i w sumie na tym się kończy jakby mój pomysł, bo ja tutaj widzę... Nie wiem, co tu właściwie widzę. Widzę jakby jakiś młotek. Trzonek młotka. Trzonek młotka, nie? Dokładnie. I jakąś taką, nie wiem, piłę? Czy maczetę? To wygląda jakby to była taka maczeta rozkładana. Widzisz, tu masz taki pasek przyczepiony. I tak jak w Bloodborne, nie wiem, czy kojarzysz Bloodborne'a. Kojarzę. No, to tam była taka broń właśnie, że to się tak rozkładało i to była taka brzytwa duża. Chociaż nie, to jest taki tasak, patrz, tam ma taki trzonek. To nie jest takie rozkładane. Tasak w takim etui. Tak. Teraz zauważyłem, tutaj, że tam jest... Tutaj na dole jest ostrze, tak. Mm-hmm, tak. Powiem ci tak, patrzę na nogi w tle i wydaje mi się, że to może być coś do Ogre Kingdoms. Jakiś, wiesz, albo jakiś ogr po prostu. Może być ogr do czegoś innego, ale na pewno jakiś ogr, bo to jest taka wielka dupa. Tutaj jest zgięcie w lewej nodze, tu jest zgięcie w prawej nodze. Wielka torba, czyli jakiś obładowany ogr. Ogor, czy jak oni się nazywają, Ogor Maw Tribes. Mi się wydaje, że coś do tego będzie. Definitywnie Warcry, Age of Sigmar, te klimaty, nie? Tak. Definitywnie. I tak, to jest jakiś tasak wbity w deseczkę, który jest zabezpieczony, to jest trzonek młotka. Możliwe, że ten trzonek idzie, tutaj jest jakiś, coś się dzieje, więc możliwe, że ten trzonek idzie w górę i on po prostu jest obładowany bronią. Tutaj są jakieś pióra albo jakieś kołki. A to nie może być, może to jest jakiś kolejna postać do, może jakieś rozszerzenie do Curse City. Mówisz? W sumie ten klimat... No to są kołki, nie? No, znaczy, kołki. No klimatem by pasowało. No nie, ej, to by... za 2-3 miesiące. To by mógł być jakiś ten, jakiś... jak oni się tam nazywają? Łowca wampirów, czy coś w tym stylu? No, tylko ten tasak mi nie pasuje trochę, ale oni tam pewnie korzystają z tego, co chcą, nie? Wiesz, jeżeli to jest jakiś ogor, to ogr, czy jak tam się mówi na nich, to może mieć taki tasak. I młotek też by pasował. A kołki osinowe pasują do tego, żeby był to jakiś właśnie łowca, nie? Mhm. To co, dobra, przechodzimy dalej? Dobra. Przechodzimy dalej. I mamy najbardziej niszczycielską broń w 40. milenium, czyli tylko łopatki. Tak, teraz może obejrzymy sobie króciutką prezentację, co ona potrafi tutaj, więc zapraszam was do obejrzenia tego krótkiego materiału. Ta animacja jest cudowna. Tak mogę animacja powiedzieć. Cudowna. Generalnie... To nie jest wyciągnięta z czegoś? No Skill Teama, tak. Oni tutaj po prostu Chainsword zmienili na łopatę. Generalnie łopatki u Krieg, broń memowa, broń, z którą podobno Krieganie szarżują na tytany. Tak, to jest generalnie odgrzewany mem, który na grupkach Krieg jest memem. Jak ktoś wstawia rzeczy o łopatkach na grupce Krieg, to jego mem jest memem. On sam się staje memem. To wtedy się robi Death Corps of Cringe. Tak, Death Corps of Cringe, dokładnie. Generalnie tutaj na dole mamy pokazane sobie, jak ta łopatka będzie wyglądać. Jest taka wbita w ziemię i to jest w sumie, to jest ciekawe, czy będą mieli swoją drogą te łopatki też takie do przyczepiania po boku, ponieważ każdy... No? Zwykłe też będą, bo pokazywali na pewno na streamie wtedy, że trzy są i jedna była taka i na pewno widziałem jedną kompletną. Aha, no bo generalnie ci z Forge World'a mają właśnie przy boku zawsze przyczepione i mają też tam właśnie miejsce na bagnet. Mhm. No więc... i znowu mamy prezentację Chainsword'a i nienawierconej plazmy, niestety. Dobrze, że ten bolter już ma dziurkę. Ale jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj zauważyłem. Games Workshop magnesuje swoje modele. Bo korpus, głowa i całość poza rączkami to jest dokładnie ten sam model. No, możliwe. Siedziałem, przypatrywałem się podstawkowi, przekręcili go o kilka stopni. To jest dokładnie, patrzyłem sobie na ten kamyczek, co jest przy jego lewej nodze. Dokładnie tak samo. Kępki trawy też takie czerwone się rozkładają. To jest dokładnie ten sam model. Wszystkie detale są na nim pomalowane dokładnie tak samo. Czyli musieli zmagnesować albo spinować model do zdjęć, co jest fajne, że to robią.
Natomiast też to robią. Mogliby zrobić tutorial dla początkujących w White Dwarfie, jak magnesować, bo chyba nigdy nie robili. No, ale tak czy inaczej. Mamy opcję, tak? Tutaj mówią, że po prostu kapitan, czy tam jakiś sierżant, sierak może mieć, sierak właściwie, może mieć jakąś tam opcję na Chainsword i Power Sword, tak? No tak, oni zawsze mogli mieć Power Sword albo Chainsword. I jeszcze w sumie... I w sumie jeszcze inne rzeczy powinni móc mieć, typu Power Fist. Co mogą mieć na przykład? Power Fista, Power Exa, generalnie wszystkie bronie takie, które są Power. Wszystkie bronie Power. Tak. No i dobra, to wszystko, jeśli chodzi o ten news. Mi się jeszcze, tak jeszcze na zakończenie, podoba mi się bardzo ten arcik. On jest Siege of Wrax. Z dobrych czasów. Bardzo mi się podoba, fajny jest. To jest art z 2006 albo 2005. To długo. No dobrze, lecimy dalej? No. Na następnym newsie mamy tereny do Age of Sigmar i będzie wychodził box z terenami i matą. I tutaj nie ma co za dużo się rozgadywać, po prostu patrzcie sobie na fantastyczny teren do Sigmara. Będziemy mieli w jednym boksie trochę terenów. Wydaje mi się, nie chcę mi się teraz grzebać i tutaj wam wachlować stronami, ale wydaje mi się, że to, co jest tutaj, to jest zawartość tego największego boksa. Tak, Extreme Starter Set. I teraz będziemy mieli możliwość zakupienia tego poza tym boksem, czyli zakupienia samych terenów, które tam są, czyli tych barykadek, tej statuły i tego wielkiego czegoś, cokolwiek by to nie było. Co to jest? Jest napisane, co to jest? Po prostu jakiś tam... Geomantic Forces Converge. Mi osobiście się to kojarzy, nie wiem czy grałeś w Skyrima. Kojarzy mi się to z tymi budynkami Dwemerów, czyli z tymi krasnoludzkimi. Nie wiem czy kojarzysz, jak zawsze przechodziłeś przez ten ich w cudzysłowie dungeon, to na końcu wyjście to najczęściej była właśnie taka winda. No tutaj jest ta kula, a tam były po prostu drzwi takie okratowane. Mhm. Ale taka kopuła i takie kolumny strasznie mi ten klimat tu przypominają. I swoją drogą mi się bardzo podoba ten obrazek, który jest do góry, ten art. Naprawdę jest bardzo... Dlaczego? Podoba mi się po prostu mi się podoba, że tutaj ludzie ciągną jakieś takie, wiesz, ogromne rzeczy na tych łańcuchach. Czy... Oni ciągną chyba tą wyspę w ogóle, tą latającą, latającą wyspę, zobacz. Tak. Karadroni lecą ze swoimi statkami i tą karadrońską chyba wyspę ciągną. Możliwe. Bo oni przecież mieszkają w chmurach, nie? Właśnie na tych swoich miasteczkach. No tak. Chmurach. I fajnie jeszcze, że ci wszyscy ludzie mają jakieś takie tatuaże w ogóle sigmarowe. Na przykład ten... Niewolnicy, nie? Tutaj tatuaż. Tak, ten ma słoneczko takie z tymi piorunami, ten ma ten młot. Jestem w stanie się założyć, że jak ktoś by powiększył to zdjęcie, to tam może będzie jakiś secret message na tych tatuażach. Bo tak trochę wyglądają na dodane później. No, trochę tak. Ale nie, to jest sigmarowe. Albo po prostu dodane, żeby pasowało do Sigmara, nie? No po prostu, tak żeby była ta spójność. Także, możecie to kupić w zestawie Extremis, początkowym zestawie Extremis, który właściwie jest bardzo zbliżony poza największymi postaciami z tym boksem Dominion. Brakuje nam tutaj tylko Ziutka i tych trzech łuczników. Tutaj brakuje nam tej laski na stopniach i pewnie też jakiegoś jednego oddziału. No ale za to mamy teren i matę, albo możecie to kupić w boksie, który będzie nazywał się Realmscape Expansion Set, gdzie będziecie mieli te tereny. O, te tutaj dokładnie. A, czyli bez tej wieży. Bez tej wieży konkretnej. Trochę inaczej. Trochę inne tereny to będą. I matę będziecie mieli do grania, tak? I na dole mamy ładny art z nowym Sigmarinem chyba. Z nowym Sigmarinem i z nowymi orukami, z tymi Krulboysami. Tak. Tak. Z Krulboysami, tak. Także nowy arcik jest. Generalnie, tak off-topem jeszcze zarzucę, jak kumpel jest na grupce Custodes, to jak zobaczyli ten box, to 3/4 ludzi na tej grupce, jakie konwersje! No tak, tu akurat pasują idealnie do konwersji na 40, bo mają fajniejsze proporcje. Bardziej pasujące do Primarisów, nie? No, znaczy to po prostu zbroje mają takie, jak Custodes, nie? Więc oni tam zobaczyli po prostu w tym możliwość dokonania konwersji za pomocą dodania tych naramienników i główki. Kurwa, no idealnie. Właśnie po to, i to jest piękne, tylko że no, oczywiście te boksy są tak pocięte, że najpierw będzie trzeba złożyć cały model, później podcinać, nie? No. Bo są, no, jak to się mówi... Easy to build, snap fitter. Easy to build, tak, to jest snap fitowe tak pocięte, że ciężko jest to chyba rozwalić, no, nie, na części. Na monopozy, o! Monopozy to są takie, że są. Nie, monopozy znaczy, że wszyscy są dokładnie tacy sami, nie?
A tutaj chodzi o to, że oni są po prostu, składasz ich tylko tak, czy właściwie nie, też monopols, możesz tylko na jedną opcję ich złożyć. No. To też racja, no, może tak być. Tylko monopols zawsze się odnosiło do tego na przykład, że wszystkie figurki w danej jednostce są dokładnie takie same. Dokładnie. To zawsze oznaczało monopols. Teraz trochę monopols używam do tego, że figurka jest może możliwa do złożenia tylko w jednej pozycji, ale masz na przykład 5 różnych w oddziale. Nie. Jak to na początku było z Indomitusem, tylko nie, no dobrze. Ja najbardziej pamiętam monopauzowych gwardzistów. Te piątkę, które wszyscy byli tacy sami. No właśnie, i Snapfitowi dodatkowo. No. Dobra, lećmy do następnego newsa, ostatniego. I tutaj mamy do Herezji Horusa, mamy nowego pretora do Sons of Horus. I jest to premiera wymuszona niejako, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale wyciekła fotka tej figurki już jakiś czas temu. Ktoś w systemie, w obsłudze klienta do pakowania pomylił pudełka i wysłał, ktoś zamówił Malok Hersta do Herezji, a ktoś mu wysłał to pudełko i były zdjęcia na internecie, na chyba Instagramie, że ktoś otrzymał takie fotki, otrzymał taki model w kawałkach, później go złożył i zaczął porównywać właśnie te zdjęcia i on ma dokładnie taką samą pozycję jak jakiś tam któryś kapitan. Te zdjęcia gdzieś tam widziałem już chyba z 3 dni temu, kolega Sisi mi pokazywał. No ciekaw jestem, ciekaw byłem, co z tego wyniknie, no i wyniknęło to, że mamy wymuszoną trochę premierę, no bo jak już wyciekło, to czemu by nie pokazać, no ale to jest kolejny news, który potwierdza, że no ten box Herezji Horusa nadchodzi, aczkolwiek jest to model w żywicy, nie jest to plastikowy model. Historia trochę jak z tymi, nie wiem czy kojarzysz, że jak miała być premiera, znaczy ludzie się domyślali, że wyjdą plastikowe nowe Hawoki do Chaosu, to gościu do boxa KS Space Marinów dostał główki Hawoków, tak luzem po prostu. Miał w boxie luzem główki nowych Hawoków. No, albo taka wymuszona premiera, jak po moim przecieku ze Speedfreaksami i tydzień później się pojawiły Speedfreaksy, mimo że zupełnie nie był tam tak. Na orki. Tak, pamiętam te zdjęcia i ten post jeszcze Games Workshopu, że Potato Camera Strikes Again. Tak, Potato Camera zmusiło was do ruchu, którego nie przewidzieliście. Tak, generalnie bardzo ładny jest ten typek. Bardzo fajny. Fajnie, że ma dużo znaczków tych Luna Wolves / Sons of Horus. No to można wymiennie stosować w sumie. I ma takie strzałeczki już chaosowe trochę. Na tym prawej nóżce ma takie strzałeczki, mi się kojarzą od razu. Zaczyna się coś tam. Tak, od razu mi się to z chaosem kojarzy. No i fajne ma te takie jakby runy po bokach na tych, na ramiennikach. Takie coś zawsze spoko, jakieś takie detale. Mnie bardzo podoba się malowanie twarzy. Jest po prostu, uważam, że na naprawdę wysokim poziomie. No. No i mi generalnie jeszcze się podoba cała jego ta lewa. Tak, lewa nóżka, bo uwielbiam te takie ćwieki. Ćwieki oznaczające chyba doświadczenie, czy... Różnie to stosowali. Coś chyba nie pamiętam teraz, czy w głowie wbijali sobie ćwieki na stulecie, czy jakoś tak, nie pamiętam. Ktoś mnie może poprawić. Jeśli wiecie dokładnie od czego są, ja czy wiem, że to są weterani, noszą takie rzeczy. Natomiast nie pamiętam, co ono oznacza. Czy to jest 100 lat służby? Może ilość kampanii, w jakich brali udział. Może. Nie wiem, no na pewno są jacyś fajni Space Marinów, którzy nas poprawią i jeszcze nas wyzywają, dobra, że nie wiemy takich rzeczy. Nie, no, napiszcie nam co to, żeby wszyscy nim wiedzieli. No i tutaj jest ten poprzedni, tak, po prostu pokazany, też był fantastycznie pomalowany. Też jakiś tam, a właśnie, bo koleś tego zamówił chyba, tak? Rozumiem, że to był ten Malok Hurst, on się tak nazywał. I zamówił sobie tego, a dostał tego. No to nawet jest nawet napisane, nie? Nad tym gościem właśnie. To cała historia. Tak, jest tu napisane? No, jest napisane. A, faktycznie. Samo filmy Heavy Navigation. No, faktycznie. No. Widzisz. Ja to tutaj nie doczytałem. Ale ja to widziałem już... Ja wiedziałem to zanim to było cool. Był gdzieś tam to na grupkach... Oj, kurczę, kliknąłem coś. Na grupkach herezyjnych to wyciekło i się pojawiło. No dobrze, moi drodzy. To tyle, co mamy dla was dzisiaj. Zapraszamy was, jeśli będzie oczywiście coś ciekawego, jutro. No i cóż, zapraszamy do następnych razów i do zobaczenia. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.